Dzisiaj plan jest taki, ponieważ mam bardzo dużo paczek zachomikowanych, także tutaj będzie dzisiaj dosyć ładny pack opening. Mam chyba tutaj 25 takich paczek, do tego są jeszcze chyba 10 paczek 10 razy 85, także dzisiaj będzie naprawdę potężny pack opening. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Lecimy. PIK 92+, same duplikaty. Lobotka, Suazo i Getze, którego już trafiłem kilka razy. Otwieramy. Jeden z czterech. Zobaczmy. No nie. No, tym razem również nie oddało. No gdzieś tutaj musi być jakaś konkretna karta. Słuchajcie, mam nadzieję, że wśród tych paczek na pewno... Znaczy, że coś trafimy. No na pewno musimy coś trafić, bo nie wierzę, że w tylu paczkach nic nie będzie. Mamy Jonathana Davida na dzień dobry z pierwszej paczki, ale to jest chyba duplikat. Lecimy, kolejna paczka 84 razy 10, chyba mamy Totsa kolejnego. Argentyna S.O. Conmeti pewnie, tak, Conmeti i Hegerberg 93. Dobra, słuchajcie, lecimy, kolejny pik 92+, co tym razem? No, jest przynajmniej jeden nieduplikat, weźmiemy go, bo tak to musiałbym znowu przepalać jakieś karty. A my co tutaj trafiamy? Kto to jest? Stark i jakiś Toc. I Greenwood, dobra. Dwie karty Toc, widzicie ile tych Toców tutaj leci z tych paczek. Naprawdę sporo. Lecimy dalej, kolejna paczka, 10 razy 84. Kto to jest? Ameryka, SP. Olympique Lyon, kto to w ogóle jest? A, Lucy Horan. Dlatego takie dziwne... flary i jeszcze kartę UCL jakąś trafiamy. Jest Haaland, proszę bardzo, mamy Haalanda. O wilku mowa, słuchajcie, też nie muszę robić sezonu, mamy Haalanda trafionego. Wersja UCL 94. Tak więc Haaland trafiony, czy on w ogóle coś kosztuje? 20 koła za taką kartę. I kolejny pik, o 92+. Słuchajcie, gdyby nie to, że te ikony zniknęły, to byśmy robili sobie ikony dzisiaj. Tak to robimy te piki. No i mamy Ferran Torres, którego już mam. Jest Skriniar jeszcze i Antonio. Chyba, że jakoś dzisiaj jeszcze w nocy zdążę parę meczy zagrać. Ale i tak jestem z siebie dumny, że zagrałem 8 spotkań. Food Champions. Mamy dwa tocy kolejne w paczce 84 razy 10 i to nawet nie wszystko, bo tu jeszcze mamy i Jamesa, i Bernardo Silva. Także lecimy dalej. Liczymy na jakąś kartę footis, bo jakoś tak rzadko się pojawiają te footisy. Mamy z Paris Saint-Germain jakiegoś napastnika. O, wiadomo, troll. Musiał być troll. I jest też Boniface. Tak więc, znaczy jeszcze ma trolla w postaci Kototo, a w przyszłej grze będzie miał trolla w postaci Griezmana. Tak więc tylko po to robiłem te monety, a tak to już teraz nie ma sensu za bardzo, nie? Co my tu mamy? Kolejna paczka Herrera z MLS i tu będzie jeszcze jakiś chyba tocik, tak? Czy kto? O, ale jaka szopa, chyba Dante. Tak jest, mamy Dante 90. Te afro przypomina trochę afro Hulita. Słuchajcie, mamy chyba kartę footis, tak jest. Jest karta footis, najpierw jest ikona, jest Campbell i mamy kartę footis w końcu. Kto to będzie? Czy to będzie jakiś rzeźnik, czy jednak Kohler? Nie, to jest Dempsey, 97. No to przynajmniej jakiś dosyć duży overallek, już go mamy, ale przynajmniej wysoko oceniony, żeby był tutaj jakiś naprawdę potężny zawodnik. Otwieramy. No nie ma tu potężnego zawodnika, jest Johnson 96, no dobra, weźmiemy Johnsona, ale póki co lecimy dalej, 10 razy 84, mamy chyba jakąś ikonę, albo nie, chyba nie, jednak nie, mamy Timbera i Valverde jest, proszę bardzo, 97 Valverde, on kosztuje już chyba tylko 300 tysięcy, spadła mocno cena. James, ile kosztuje Valverde, 300, no 200 już, Jezus Mary, ale spadł. Taka karta, nie? Dwie stówki. No fajna karta, tylko że już go mamy, także musimy go przepalić. Dobra, słuchajcie, kolejna paczka 92+, znaczy pik. Zobaczmy. No nie, znowu Johnson, przez chwileczkę go trafiliśmy. Tak, to jest ikona. Mamy Schweinsteigera i karta również ikona Bergkamp. Dobra, to tutaj sam foderek niestety. Nie wiem, ja w tej chwili bałbym się kupować cokolwiek z rynku, jeżeli mamy mało monet, bo te karty szybko tanieją, nie?
Ale chyba, że kupisz kartę rano, pograsz nią, potestujesz i ją zaraz sprzedasz, to wtedy wiesz, że na pewno nie stracisz, ale... Znaczy może ewentualnie na te 5% podatku, nie? Bo te karty, które są w paczkach w tej chwili i które można wypakować z tych pików, naprawdę szybko tanieją, także... Lecimy, kolejny pik, 92! No i same duplikaty znowu, same duplikaty. Przepalimy go od razu w kolejnym piku. Lecimy, kolejna paczka 10 piłkarzy, 84. Tu będzie na pewno TOC. Brazylia, CPS, Ikona. Czy żeby to był Cafu? Tak jest, Cafu Golazo, którego już mam. Dużo nim grałem tym Cafu. I Rudiger, również TOC pewnie, tak? Tak jest, obydwie te karty już mam w klubie, także... Ale wysokie overale przynajmniej, to trzeba przyznać. Trzy ikony w jednej paczce, słuchajcie, trzy ikony wleciały. Cafu, Rudiger, znaczy Rudiger to nie ikona, ale Cafu, Larsson i Koeman. Przepalamy, kolejny pik, 92, przepaliliśmy tutaj legendę naszego klubu, czyli Rudigera. Tak więc lecimy, 92 plus. Jest Sané, o proszę, jego jeszcze nie trafiłem, ani razu, słuchajcie, ani razu nie trafiłem Sané. 5 na 4, no szkoda, że mu 5 gwiazdek słabszej nie dali. Lecimy dalej, kolejna paczka, 10 piłkarzy, 84. Szwecja, napastnik, ikona, czyli Larsson. Na dzień dobry i jeszcze karta z Copa America. Któż to będzie? Może Messi? Nie, to jest Bentancur, ale 97 oceny, także całkiem spoko. Cóż to będzie tym razem? Miejmy nadzieję, że w końcu jakaś karta 99, bo jeszcze takiej nie trafiliśmy. No nie, nie tym razem. Hincapi, De Ketelare i Machado. Przy okazji, jeżeli nie jesteście na moim Discordzie, zapraszam, link jest też w opisie, tam sobie gadamy cały czas o grze, o przyszłej grze, o składach, oceniamy sobie, pomagamy, także też zapraszam przy okazji. A my tutaj mamy jakiegoś Urugwajczyka, to będzie pewnie Jimenez, tak jest, 88 i jakaś karta w postaci Juliego, 88, o, to chyba jedna z gorszych paczek, jakie dzisiaj otworzyliśmy. Ani razu nic takiego nie poleciało. A z tych paczek 8-4 razy 10 sam foderek praktycznie. Teraz mamy Dalglisha, tak? Dalglish 98! Co tu się stało, proszę państwa? My tu gadu, że nic nie leci z tych paczek. A tu poleciał Dalglish, którego zastąpił Dreyer. Jak to się wydarzyło, że Dreyer wyskoczył jako drugi? Ja to myślałem, że zaraz będzie jakaś karta 99 jeszcze po tym Dalglishu, a tu proszę, mamy Dalglish wielkich nazwisk. Ile on kosztuje? 400 tysięcy już tylko, Jezus, ale spadł. Także lecimy dalej. Mamy chyba kartę Footies. Prawy pomocnik, kto jest Footies prawym pomocnikiem? Nie, czekajcie, moment. Nie, tu jest Berardi, ale mamy kartę Footies przynajmniej. 93 Bradley i kto tam wyjdzie? No nie, znowu, nie, Julie wyszedł, 96 Julie, ale on jest nic nie warty. Z tego co widziałem, to chyba cena jest bardzo niziutka, to jest fajna karta, nie wiem czemu on jest taki tani, ale pierwszy raz go trafiam, słuchajcie, jeszcze go nie miałem. 22 tysiące na taką kartę. Tak więc sprawdźmy, czy będzie Lewandowski, czy jakaś inna karta Footies. Jest inna karta Footies, ale to jest Götze, którego już mamy, już dzisiaj go raz trafiliśmy. Wezmę Alvareza, żeby już nie duplikować. Ile mamy jeszcze 10 piłkarzy? 84. Jeszcze dwie takie paczuszki nam zostały i zostały jeszcze paczki 85 razy 10, tam chyba z 10 sztuk, także zbliżamy się powolutku już do końca. No przewinąłem ten walkout, a to może być coś dobrego. No nawet niezłe karty, słuchajcie, ile w ogóle, jakie oceny tutaj poleciały. 9-6, 9-3, 9-3, 9-2, 90. No i lecimy, może tym razem Lewandowski, no proszę, EA, dajcie mi tego lewego, żebym mógł się nim pobawić. Otwieramy. No nie ma Lewandowskiego, jest Kolomuani, którego już mamy. Dobra, kolejny pik 92 i mamy Undawa, także tutaj bez szału. Dobra, otwieramy, kolejny pik 92+. I znowu ten Sané, kurczę no, ten Sané nam dzisiaj się pojawia bardzo często. Tak więc lecimy. A, jeszcze paczą miałem przepalić, no trudno. No, tutaj też bez szału, no same karty z Copa America praktycznie. 85 razy 10, kolejna paczka. Znowu Bentaleb. Już nam poleciał chyba z 3 razy. Także jest Bentaleb i...
I Pellegrini, 93. Liczymy na jeszcze jednego takiego topowego rzeźnika. Byłoby super, ale to na pewno nie będzie rzeźnik, bo to jest Costinha i znowu Medina, którego przed chwileczką dosłownie trafiliśmy. Tak więc back to back, jak to mówią. Sporo kart specjalnych, tylko dwie złote. Trochę rzeczy otworzyliśmy, teraz otwieramy kolejny pik, 92. No i znowu nic. Robimy. Ostatni pik, słuchajcie. Ostatni pik. 92 plus dzisiaj. Czy ten ostatni odda? Otwieramy. No i znowu ten Sané. No, znowu Sané. Trzeci raz dzisiaj. Naprawdę fajna karta, ale już naprawdę dziękujemy, Sané. Widzieliśmy się zbyt wiele razy dzisiaj. Mógłbyś dać szansę pojawić się takiemu Lewandowskiemu na przykład.